Zostawcie łapkę w górę i suba, jak nie macie. Dobra, 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 dobra. Nikt cię tutaj nie chce, olo wariacie. Ani Wojtek Gola, ani ludzie na czacie. I to jest proste, tak to gra, bo jesteś najnudniejszy na Fame MMA. O, kiedy wpadam, mam go za kalkę. Jestem olo, wpadłem dać sportową walkę. Gadka szczera, lepiej wracaj z Najmanem do Big Brothera. To jest proste, mam rozkminki. Najmanowi to ty możesz obierać mandarynki. A ty się boksel, nie śmiej jeleniu, bo przez Lil Masi będziesz siedział w więzieniu. I to jest proste. Dobra, 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 dobra. To jest proste, powiem teraz prawdę. A ja będę bardziej znany niż jej adres. O. A Olek będzie potrzebował operacji, jak cycki połowy lasek w tej federacji. Dobra, dziękuję. Brawo! No, pierwsze zestawienie gali Fame MMA 10. Arkadiusz Arojtańczula! Aroje! Siemano. Mateusz Muran! Cześć, Mati. Siemanko Arek, siemanko Mateusz. Słuchajcie, wiem, że mieliście walczyć na tejże gali Fame MMA 9, no ale wypadłeś, Mateusz. Dużo chodziło słuchów, że przestraszyłeś się Arka, że nie chciałeś z nim walczyć na tej gali, że nie zdążyłbyś się przygotować na takiego zawodnika, jakim jest Arek. I chciałbym poznać twoją opinię właśnie na ten temat. To generalnie nie jest moja opinia, tylko to jest prawda. Okazało się, że Arek ma symptom Andersena, ponieważ... Mam trzy pytania do Michała. Pytanie numer jeden. Czy federacja dostała informację? Owszem, otrzymaliśmy dokumenty, wszystko jest prawdą. Za chwilę po mojej kontuzji. Na następny tak dzień. Jest. Po obozie u Przemka Opalacha. Drugie pytanie jest takie. Czy na następny dzień poinformowaliście Tańczulę o mojej kontuzji? Tymi rzeczami zajmował się Krzysztof. Dobrze. Pytanie numer trzy. Okej. Czyli jakby tutaj sytuacja, jeżeli chodzi o Arka, była taka, że dostał informację odnośnie mojej kontuzji, po czym po dwóch tygodniach zareagował dopiero na tęże kontuzję. A to nieprawda. Ja dowiedziałem się o twojej kontuzji pod plotkach 27 dokładnie grudnia. I chłopaki czekali, że dadzą mi odpowiedź do 13 stycznia, czekaliśmy do 13 stycznia. Dopiero dokładnie 13 stycznia dostałem informację, że jest potwierdzone i nie ma. Więc tak naprawdę trwało to 2 tygodnie, zanim dosłałeś jakiekolwiek dokumenty. Przynajmniej tak z mojej wiedzy. Kwestie tych mechanizmów kontraktowych to na pewno Krzysztof udzieli w wywiadach. Jakieś kwestie sporne, więc wtedy możemy je gdzieś tam rozwiązać. Arek, jesteś wojownikiem, miałeś aspiracje na KSW. Z tego co wiem, to tam są łokcie, prawda? No i co, wchodzimy w łokcie, wchodzi w stocznię. A po co chcesz sobie buzię rozwalić, człowieku? Bez sensu, aktorem jest. Chcesz być wojownikiem, chcesz się bić w KSW, no to proszę bardzo. Ludzie chcą chleba igrzysk, kolego. Wchodzisz czy nie? Stary, może na gołe pięści, co w ogóle? Od nie, łokcie. Stary, no szkoda twarzy, naprawdę, szkoda czyli twarzy. Czyli boisz się, tak? Nie, no nie boję się, ale po co mamy robić no to teraz przeczysz sam sobie, chłopaku. Co ty do mnie gadasz? Przeczysz sam sobie. Wchodzisz w łokcie czy nie? Ale po co mam wchodzić w łokcie, jak tego nie ma? Nikt nie patrzy na MMA w łokcie. Ale aspirujesz do KSW, tak? No co? Stary, nie przygotowywałem się w ogóle, łokcie nie trenuję, całe, w czyli ogóle nie trenuję. Czyli obsrywasz zbroję i nie zgadzasz się na łokcie oficjalnie, tak? Przy ludziach. Nie, no stary, zrzucasz mi jakieś teraz przy widowni, co mam zrobić. Muszę tak czy nie, krótko. Ze swoim trenerem muszę. Tak czy nie? Stary, daj spokój. Tak czy nie? Nie zgrywaj kozaka hobby, bo i tak nie widzisz do tej walki. Tak czy nie? Nie odpowiem ci teraz, muszę ze moim trenerem. Jesteś przestraszony, dziękuję bardzo, wszystko. Arek, a ty uważasz, że właśnie Mateusz przestraszył się walki z tobą i dlatego to przyłożył? Myślę, że tak i myślę, że dlatego też właśnie jakieś łokcie tu teraz kombinujesz, żeby wyjść z twarzą. Ale nie wyjdzie z tą twarzą, niestety. No,
A bez komentarza. Słuchajcie, macie prawdziwy konflikt. Jest to też twój chyba pierwszy taki prawdziwy konflikt. No nie, nie, Zalany miałem większy. Zalany, przepraszam. Ja z nim nie mam konfliktu, to jego ojciec wszystko wywołał, stary. Przecież ja z nim w ogóle, ja się dowiedziałem, że nie jestem jego kolegą przez komentarz, bo napisał w komentarzu, Arek nie jest twoim, nie, Arek nie jest moim kolegą. I potem się tego dowiedziałem. Czyli dalej, Areszku, brniesz w baśnie Andersena. Ale powiedz mi, stary, przy tym pozostań, okej? Stary, a pamiętasz, jak byliśmy nie w Mielnie, tylko... Ale nie jest no, już... No właśnie, tłumaczyłeś się, przepraszałeś, chłopie. A teraz jazdę jakieś robisz, stary. Chłopaku, daj, płakałeś mi w ramię, płakałeś mi w ramię. No właśnie ty mi płakałeś w ramię, stary. A, no to chyba byłeś w innym filmie. W innym stary, filmie wy naprawdę byłeś. Żyjecie w innym świecie, jesteście no. Odkorbieni. Musicie się otrząsnąć, dobrze, stary, bo... Dobrze, ja jakby tytułem puenty nie zgadzasz się na łokcie, tak? Nie, skontaktuję z moim trenerem i zobaczymy. Dobrze, problemu, to czekam na informację. Dobrze, czekaj. Jeszcze jedno pytanie, no to w sumie wszystko. Czyli wszystko, tak? Możemy zrobić face to face. Dziękuję, chłopaki. Dziękujemy. I zacznijmy drugą część. Ten telefon, no to wziąłem walkę, nie? Zauważyłem, że jest dużo pytań na czacie odnośnie tego, co robi w ogóle Mortalcio, więc słowem wyjaśnienia, Sasza doznał kontuzji, więc Mortalcio wszedł na zastępstwo, a wszelkie rzeczy... Jakiej kontuzji? Obstrał zbroję. Obstrał zbroję, nie ma żadnej dokumentacji medycznej, normalnie zesrał się, powiedział, że se stłukł żebro czy coś, nasrał w pampersa i nie ma walki. Mortalcio pokazał naprawdę wielki charakter i szacunek dla niego, że wziął walkę, a tam normalnie nasrał w gacie. Myślisz, Krycha, że byłeś dla Saszy aż tak dużym wyzwaniem, że nie chciał z sobą walczyć? Nie, myślę, że jego Alfons wyszedł z programu i mu zabronił. I nie szukam żadnego problemu, także cieszę się z jednej strony, że... Ale zdajesz sobie sprawę, że on w ogóle nic pozytywnego nie powiedział o tobie, a ty mu dupę liżesz? Serio, nie, bo tak zauważyłem, ty naprawdę. Możesz tam team Siusiakowi. No nie mogę, nie mogę. Ale może lubi. Takich rzeczy nie robię właśnie. No. A skąd wiesz? Jak ci woda schodzi, to wiesz. Jak skąd wiem? Może lubi. To mamy nowy mam świadomość swojego ciała, wiesz? Nie to, co ty. dlatego wiem. Ej! Wiedziałem, że to będzie, dlatego cię wołałem. Wyluzujcie dymy, panowie, no to nie jest... Wy nie walczycie. Kuba, spokojnie. Nie. Luz. No kurwa, no co? Co sobie wyobrażasz? Spokojnie, Kuba, już. Puśćmy. Ej, ale weź no, trwaj do naszej walki. A mówiliście, że stoły są przywiercone, no i co? Puśćmy, Kuba. Ja pierdolę, ale pajac. Nie będziesz nic robił. Kurwa, co za debil, jebany. Dobrze, może zróbmy tak, ty zajmij moje miejsce. Tak. A ja zajmę miejsce twoje. Siadaj tutaj. Tak, siadaj. Krystian, siadaj normalnie. Tylko ten boksel dałbyś mi... Może zmieniamy w takim razie. To może zmienimy, co? Za chwilę się okaże, że tutaj najbardziej ognistą łatwo walką cię podpalić strasznie, wiesz? Kuby i Krychy. Stulejarzu, ty. I ja byłem świadomy, że posadzenie was obok od początku kurwa. Tego... Ile on ma lat? Specjalnie ty to zaplanowałeś. Nie, właśnie ja tego nie planowałem, ale byłem przekonany, że gdzieś kurwa wyjdzie coś takiego. Dobra, panowie, to krótka nie piłka. Ta bluza, Kuba, czekaj. Krycha, przyjąłbyś walkę z Kubą na którejś z kolejnych gal? Dlaczego nie? Ile on ma lat w ogóle? Zamknij 21, pizdę. 22, no. 21, 22. Pewnie, że tak. Kuba? A ty ile masz lat? Bo wyglądasz, jakbyś małe dzieci oglądał. No widzisz. 18. Dobra. No, potwierdził, zanim mówił, potwierdził, dokładnie. I kończymy tą część konferencji. Wydaje mi się, że nadmiar rzeczy tutaj się... Gali Fame MMA 9. A teraz odkrywamy następne zestawienie jubileuszowej gali Fame MMA 10. Adrian Polak-Polański! Adula! Dawid Malczyński!
Dawid. The champ is here. Uwaga, potrzebujemy tu ochrony pomiędzy łapami. Tak. Słuchajcie, na początku chcielibyśmy zaznaczyć, że początkowym przeciwnikiem Dawida, czyli mistrza, miał być Maksymilian Wiewiórka, aczkolwiek kontuzja, której nabawił się na ostatniej walce, niestety wykluczyła go z pojedynku z Dawidem. No i tak. Wskakuje Adrian Polak-Polański, chłopaki, trylogia. Adrian, może zacznijmy od ciebie. Ostatni twój pojedynek praktycznie wygrany, teoretycznie przegrany. Dziwisz się, że federacja dała ci taką szansę właśnie zdobycia pasa i trzeciego pojedynku z Dawidem? W sumie bardzo się z tego cieszę, nie mam czego dziwić, po prostu się cieszę. Dawid, a ty jak się zapatrujesz na to, że właśnie twoim przeciwnikiem jest Adrian, a nie Wiewiór, którego cenisz wyżej? Znaczy ja powiem tak. Z jednej strony, nie, inaczej. Biorę to, co mi dają, miał być Wiewiór, jest Adrian. Nie mi to rozkminiać, czy to jest zasłużone, czy nie. Ja myślę, że to jest zasłużone, bo jednak on jedyny mnie pokonał. No i lecimy teraz. Jest 1-1. Kto jest lepszy po pełnych przygotowaniach? Ten jeden, jedyny raz. I ostatni. Słuchaj, widziałem twoje przygotowania. Ty ważysz teraz około 84 kg. Mocno przymasowałeś. Robisz to ze względu na to, że właśnie Adrian jest typem zawodnika takim dość krępym i silnym? 85,5 i nie, to wyszło totalnie w praniu. Pierwszy raz w życiu mam catering i jakby trzymam te kalorie, dobijam do 4000 kalorii dziennie. No i pewnie system treningowy też troszeczkę w tym pomógł. Adrian, wróćmy do ciebie. Chciałem też jeszcze wrócić do twojego pojedynku z Ferrari. No musimy to poruszyć. Po walce mówiłeś, że gdyby nie ten soccer kick, to ty byś wstał. Szczerze, oglądałem kilka razy powtórkę, no i nie wydaje mi się. Okej. Okay. No to obejrzyj jeszcze raz. No ja mam swoje zdanie, wiesz, no nie ma co coś drążyć. No stało się jak stało. Nie mam co gdybać, co by było gdyby. Wiesz, wyraziłem raz swoje zdanie, wszyscy teraz ciągną mnie za słówko. No stało się jak stało. Trudno, no trzeba żyć dalej. Wydaje mi się, że poza tym ludzie bardziej żyją tą walką niż ja sam. Przeszłość, stary, no trzeba żyć dalej. Teraz dostałem szansę na walkę o pas, na tym się skupmy. No właśnie, walka o pas, ale znowu trylogia. Znowu organizacja powtarza ci przeciwnika. Ty nie chciałbyś walczyć z kimś nowym? Ale słuchaj, Dawid jest dobrym przeciwnikiem. Wydaje mi się, że no jedną walkę wygrał ze mną, drugą ja wygrałem. Wydaje mi się, że trzecia walka idealnie rozwiąże cały dylemat, kto jest lepszy. Dawid, ostatnie pytanie do ciebie. Ważysz 85,5 kg, czyli co? Kategoria średnia się zbliża. Double champ? Malczyński Marcin, idę po ciebie. Mikołaj Śmieszek! Michał Siema Mikołaj, siema Michał. Jesteście modelami, chłopaki. Tutaj jest do was pytanie, jak wy ogólnie odnajdujecie się w środowisku sztuk walk? Znaczy, z której strony jestem modelem, powiedz mi? No, z zawodu. Z zawodu? Jak się odnajduję? Przede wszystkim przyszliśmy tutaj w naprawdę fajnej takiej sportowej rywalizacji, bo nie ukrywam, że to jest moje marzenie spełnić właśnie tutaj jedną walkę, tak? Może Bóg pozwoli na drugą i tak samo Mikołaj. Więc tutaj nie ma żadnego konfliktu, jest typowy profesjonalizm, który pokażemy i zobaczymy, może zaskoczymy, bo tak samo jak ja, tak samo Mikołaj jest debiutantem. Ale czapkę oddasz, czy nie? Nie, zajebał mi czapkę. Oddam, ale tutaj prezesowi. Moja głowa jest za duża do tej czapki. Podoba mi się to. Nie macie konfliktu? Nie. Jak będzie wyglądała wasza motywacja w ogóle do tej walki, skoro nie macie konfliktu? No myślę, że nikt nie chce dostać w pizdę, jak ma być szczery tak jeszcze. Ale nie, ogólnie to ja się wywodzę trochę z sportu, bo jakby całe życie grałem w piłkę i gdzieś tam byłem zajawiony sportami walki i gdzie zakończyłem swoją, już odłożyłem korki na
odłożyłem koreczki, to stwierdziłem, kurczę, no to może teraz jest okazja, żeby się pobić i Fame MMA to jest idealna jakby idealna szansa, żeby się zobaczyć, sprawdzić w tym sporcie. I no tak jak Gausson powiedział, jesteśmy freakami i zobaczymy, co freaki potrafią, jeśli się zmotywują. Brawo! Brawo, brawo dla pana! To może ja mam pytanie do ciebie, Mikołaj. W momencie, gdy dzwoniliśmy do ciebie z propozycją walki, proponowaliśmy ci właśnie gałę. Źle to zabrzmiało. A co odpowiedziałeś? Co powiedziałeś? Że jednak wolę dziewczyny, nie? Nie. Tego mi nie powiedzieliście. Szczerze, no to powiedziałem jakby, że chciałem kogoś doświadczonego. Zastanawiałem się nad Polakiem, który już trochę potrenował, bo chciałem mieć jakieś wyzwanie na starcie, żeby się sprawdzić. I co, jakby nie będę się na nikogo krywał, nie chcę być jakiś groźny, tylko chcę być prawdziwy w tym, co robię i chcę mieć wyzwanie, no to sprawdzimy chociaż się na galę. Jakby jestem pewny siebie, ale jakby do dentysty teraz nie idę. Dla pewności pójdę po walce. Z wami się tak sympatycznie gada, że nie będziemy mieć tematów na konferencję, więc na obecną chwilę zakończmy tą prezentację i przejdźmy do części czwartej. I muzyka. Yabana. Yeah, yeah, yeah. Sack my balls, Andy. What balls? You got none. Your girlfriend tell me you got none. Na kolana, jak chcesz powstać. Tym oto akcentem kończymy część piątą i zapraszamy was na main eventową już za dwie minuty. Coś? Okej. Kizo, byłeś na ławie u WK, wycisnąłeś 160, masz pas. Popek, byłbyś w stanie wycisnąć więcej? 160. Na co? Wycisnął Kizo, no na klatę. Nie, no ja troszkę więcej wyciskam. Ile? Teraz gdzieś dwie paki 20, ale rekord mój to 360. A to 360 to było w tej koszulce, nie? Tak, koszulce. Ale do nosa wciągam więcej niż wyciskam, także... O kurwa.